So, yeah, let me say a few things after this very impressive contribution of a time witness. I agree with you on several points. As I said, I'm trying to bring some of the New York avant-garde back to your, the title of my talk is Research Gender, Wanda Czełkowska and Rosemary Castoro, live in the studio. Tytuł mojego wystąpienia to Trzecia płeć. Wanda Czełkowska i Rosemary Castoro, życie w pracowni. Może najpierw troszeczkę dygresji, bo kiedy mówimy o scenie artystycznej Nowego Jorku, to tutaj wiele można mówić, jeżeli chodzi o awangardę powojenną. Naprawdę miałam okazję współpracować z wieloma niesamowitymi artystami, którzy działali w Nowym Jorku po wojnie i faktycznie ich pracę można by porównywać, jeżeli chodzi o niesamowitość z tym, co się działo w Europie, ale faktycznie to, co się dzieje teraz, już troszeczkę inaczej wygląda. W środę akurat mieliśmy spotkanie. Ja spotkałam się między innymi z koleżanką galerzystką z Tel Awiwu, odważną na tyle, i ona postanowiła napisać artykuł na temat tych systemowych zmian, które mają miejsce w świecie artystycznym sztuki, także wzywając do pewnego rodzaju nowego kodeksu etycznego. I powiedział, że te wszystkie hipsterskie galerie nowojorskie, które zresztą zaprosił, doprowadziło to, zresztą, to spotkanie do czegoś, co było niesamowite, ale także i negatywne, bo faktycznie ci wszyscy młodzi ludzie, którzy mają być tą nową nadzieją sceny artystycznej, sobie po prostu siedzieli i słuchali właśnie tego referatu mojego kolegi z Izraela, który próbował zmobilizować to pokolenie. Rozwaleni, tacy, powiedziałabym, wyluzowani, z takim podejściem niezwykle nonszalanckim, mówiąc, właściwie nie wiem, o czym ty mówisz, przecież awangarda nam jest już niepotrzebna, nie uważamy, że nasze galerie mają jakąkolwiek misję czy sprawczość, nie uważamy, aby nasze programy były w jakikolwiek sposób polityczny, więc właściwie cały ten nastrój tego spotkania był niezwykły, szczególnie rozczarowujący, jeżeli chodzi o tą postawę tych nowych nadziei. No i to widzę, że nie są pytania, które możemy kierować faktycznie do tego rodzaju odbiorców. To właśnie miało miejsce raptem w zeszłej środy i to właściwie chyba pokazuje, co się w tym momencie w Nowym Jorku dzieje, co jest smutne. Natomiast na pewno wiele można dobrego powiedzieć, co się działo na temat tego, co się działo w Nowym Jorku w latach 60. Kolejna jeszcze taka może dygresja na początku, kiedy zaczynałam rozmyślać o motywie życia w pracowni odnośnie tych dwóch niezwykłych artystek, Wandy Czełkowskiej i Rosemary Castoro z lat 60., to jeszcze wówczas nie wiedziałam, że pracownia, czy w ogóle temat pracowni akurat zostanie tak bardzo nagłośniony tutaj w przypadku tej sytuacji warszawskiej, w przypadku pracowni Wandy Czełkowskiej, biorąc pod uwagę, że w wieku 86 lat ona w tym momencie stoi wobec zagrożenia znowu po raz kolejny utraty swojej pracowni. Także nie do końca byłam świadoma tej całej sytuacji, kiedy wybierałam tematy do tego wystąpienia, i teraz ten temat tak naprawdę nabiera nowego znaczenia. Latem 2016 roku po raz pierwszy spotkałam się z Wandą Czełkowską. Ewa Opałka, Wanda i ja spotkałyśmy się i spędziłyśmy niezwykły dzień w jej pracowni, a potem rozmawiałyśmy jeszcze przy kolacji. Po szklaneczce wina, bądź też po większej ilości wina, zaczęliśmy zastanawiać się, czy te rzeźby głów są de facto głowami męskimi, czy żeńskimi. Wanda wówczas powiedziała bez chwili zastanowienia, one są trzeciej płci. To niezwykłe oświadczenie, które niejako przenika podziały pokoleniowe i tak bardzo wprowadzające czy aktualne, stanowią jeden z dwóch punktów wyjścia do mojego tutaj dzisiaj wystąpienia. To jest właśnie ten moment, kiedy Nowy Jork tutaj wchodzi nam w tę narrację. To jest performance Rosemary Castoro z 1969 roku, bramy Troi, downtown nowojorski, folia aluminiowa, którą artystka nabyła i którą rozwijała i zwijała w pewnego rodzaju takie formy rzeźbiarskie, ale w sposób performatywny właśnie na środku ulicy. Rzucili się w pewnym momencie na nią przechodnie, którzy próbowali ją jako przywołać w cudzysłowie do porządku, ale to jest właśnie, tak wyglądał wówczas Nowy Jork. Niektóre z tych fasad jeszcze pozostały w tym stanie, ale większość jest już zupełnie inaczej wyglądająca. Tak więc ten kolejny temat rozpoczął się w jesieni 2015 roku, kiedy byłam kuratorką wystawy Rosemary Castoro w Nowym Jorku. Pierwotnie ten projekt wyrósł z koncepcji samej artystki. Biorąc pod uwagę wzrastające ceny wynajmu nieruchomości w Nowym Jorku, Castoro zaproponowała, abyśmy zrobili wystawę w jej pracowni i zatytułowali ją Loft Shelf, tak jak co by przypominało sposób, w jaki pracowaliśmy w latach 70. Kilka zdjęć chciałabym pokazać z tej wystawy teraz. Na tej ścianie widzimy tutaj zestaw rzeźb z 70. lat, tak zwana ściana wolno stojąca. Ona wygląda być może tutaj dziwnie troszeczkę w tych okolicznościach, ale to faktycznie była ściana, która stała w jej pracowni. Artystka pracowała nad jej odnowieniem. Ze względu na nagłą śmierć przedwczesną Rosemary Castoro w 2015 roku cały ten projekt musiał być zrealizowany pośmiertnie. Castoro pracowała i żyła w tym lofcie od 1964 roku. Była tam stara winda, która wiozła na 6. piętro. Przy wejściu do musiała podkowa w środku pracowni, na samym środku tej przestrzeni stały stary stół, na którym można było znaleźć cały szereg różnego rodzaju narzędzi typowych dla rzeźbiarki, jak na przykład szkliwiarka. W latach 70. artystka jeszcze w latach 70. na całą tą stacją roboczą unosiła się zwisająca z sufitu epoksydowa rzeźba w kształcie spirali pod tytułem Wiosna. Zresztą pracę ze wszystkich etapów kariery artystki można było znaleźć w różnych kątach tej pracowni, czasami schowane gdzieś głęboko, przez dekady skrywane przed światłem, a czasami po prostu leżące gdzieś na wierzchu. Pracownia Castoro, którą artystka od lat 60. dzieliła z ówczesnym mężem Carlem Andre, stanowiła towarzyskie centrum manhattańskich minimalistów i konceptualistów. Na zdjęciu ze spotkania w styczniu 1969 roku, nazwanym później przez współczesnym renesansowym portretem epoki, widzimy w centrum ją samą, goszczącą Lorenza Weinera, Richarda Longa, Alice Weiner, Sola Lewita, Roberta Smithsona, Carla Andre, Jana Dibbetsa, Susan Weiner, Mary Valentine i innych. Na pierwszym planie fotografii można dostrzec leżący na podłodze niewielki zbiór skówek od sznurowadeł. Wydawać by się mogło, że to pozostałości po pracy artystki z obróbką metalu. Niemniej, gdy uważniej się przyjrzeć, okazuje się, że to zaaranżowane dzieło sztuki. Precyzyjny znak i cichy komunikat. Oto mamy do czynienia z miejscem działania artysty tworzącego sztukę minimalistyczną. Projekt Loft Show stał się dla mnie, jako osoby, na którą spadła rola kuratorki, podróżą w czasie i przestrzeni. Uznałam, że moja ingerencja w to, co artystka po sobie pozostawiła, winna być ograniczona do minimum i jedynie kierować uwagę widza na konkretne aspekty przestrzeni. Na dzieła, na miejsce produkcji, na zdjęcia, dokumenty archiwalne czy osobiste przedmioty, takie jak część biblioteki, którą uważam za historycznie ważną. Moim zamysłem było przywrócenie artystce należnego jej miejsca we właściwym jej kiedyś kontekście, czyli w sercu nowojorskiej neoawangardy, tym kontekście, z którego z czasem została wypisana. Currently Fiskney's Art Forum wówczas napisała, ta instalacja, gdzie Castoro żyła i pracowała do swej śmierci, tak naprawdę troszeczkę pokazuje, jak niesprawiedliwe było to, że nie została ona przyjęta do klubu chłopców, artystów, minimalistów. Podobnie pisze później Prudence Pfeiffer w grudniu 2015 roku. Bardzo często zresztą też się pojawiała taka historia, bo Rosemary Castoro tak naprawdę była w ogóle nieznaną artystką dla krytyków współczesnych. Tak naprawdę nawet nigdy nie wiedzieli, że Carl Andre miał taką żonę, że w czasie największych jego osiągnięć artystycznych miał tę żonę, która była tak ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój jego kariery. Zresztą potem różne były takie anegdotki na ten temat, bowiem ponoć on ją też w pewnym momencie próbował wyrzucić przez okno. To znaczy nie, Carl Andre miał pierwszą żonę przed Rosemary Castoro. Okazało się, że on ją naprawdę prawdopodobnie wyrzucił przez okno. Ale no to wszyscy pamiętali tą pierwszą żonę, tylko i wyłącznie dlatego, że podobno zginęła śmiercią tragiczną, ale tak naprawdę nikt nie pamiętał o Castoro, pomimo że to właśnie Carl Andre mieszkał w jej pracowni, a nie odwrotnie. Także bardzo nam także zależało, aby przywrócić tę artystkę do artystycznego, historycznego dyskursu. No i wówczas właśnie spotkałam Ewę Opałkę, która zainspirowała genius loci pracownika Castoro, zapoznała mnie z twórczością Wandy Czełkowskiej. I właśnie tutaj się pojawia się ta sytuacja pracowni. Dzięki Ewie, której nigdy przedtem nie znałam, zobaczyłam po raz pierwszy zdjęcia także z pracowni Wandy Czełkowskiej. I wydaje mi się, że to naprawdę w ogóle było niesamowite szczęście i zbieg okoliczności. Latem 2016 roku odwiedziła po raz pierwszy pracownię Wandy Czełkowskiej. Kilkanaście lat przedtem artystka przeprowadziła się z Krakowa do pokaźnej przestrzeni pracowni w starej hali fabrycznej na warszawskim Mokotowie. Jedną ze ścian studnia wypełniają wielkie okna, przez które wpada do wnętrza ciepłe światło przenikające przez rosnące wzdłuż budynku drzewa, tworzące atmosferyczną grę cieni. Olbrzymie wrażenie zrobiło na mnie to doświadczenie kolejnego przesiąkniętego szczególną aurą miejsca, tamującego niezwykle gęstą autoekspresją wszechświata wyjątkowej artystki, miejsca gruntownie zainscenizowanego, a jednocześnie w stanie ciągłej przemiany, pracowni wykraczającej poza zwyczajowe pojęcia miejsca pracy realizowanej według reguł linearnej produkcji. W tej przestrzeni nic nie jest linearne, jest za to amalgamat wszystkiego, co składa się na 50 lat życia i pracy twórczej. Podobnie jak w pracowni Castoro w nowojorskim lofcie z centralnie usytuowanym warsztatem obróbki metalu mamy tu do czynienia ze szczególnym męskim, przemysłowym klimatem opuszczonego warsztatu samochodowego. Przestrzeń pracowni to jeden wielki tor przeszkód w postaci biurek, obrotnic, na których piętrzą się rzeźbiarskie narzędzia, szlifierki, młotki, pędzle dłuta. Czełkowska do Warszawy przeprowadziła się 12 lat temu po traumie utraty swego przez wiele lat zamieszkiwanego studia w Krakowie. Niesiona osobistą koniecznością, artystka zrekonstruowała w nowych okolicznościach starą pracownię z najdalej posuniętą artystyczną precyzją. Fakt, że odwzorowała poprzednie miejsce pracy, bezsprzecznie sugeruje, że mamy do czynienia z precyzyjnie zaaranżowanym spektaklem, który jest tak konceptualny i intencjonalny, jak egzystencjalny i autentyczny. Jeśli tak na to spojrzeć, można zrozumieć, że nic w tej przestrzeni nie znalazło się w danym miejscu przypadkowo. W najbardziej oddalonym zakamarku fabrycznej hali artystka zebrała swoje wczesne monumentalne rzeźby akademickie, stojący akt męski, mężczyzna z 1956 roku, wykonany według socrealistycznej doktryny z groteskowo przerysowanymi cechami, ujawnia przewrotne poczucie humoru Czełkowskiej, obecne już na samym początku jej artystycznej drogi. Obok aktu widzimy wielką figurę siedzącej, starej, tęgiej kobiety. Ewa Francuska z 1951 roku. Wydaje się poniekąd przypominać postacie kobiece autorstwa Käthe Kollwitz, tyle że tu socrealizm jest pozbawiony współczującego patosu. Stopa kobiety zawinięta jest w plastikową torbę, przynajmniej wówczas była, kiedy ją widziałam, czy nałożoną po to, by nie wysychł gips, kiedy autorka kontynuowała pracę nad resztą rzeźby, a potem zapomniała ją zdjąć? A może Czełkowska założyła ją, by zapamiętać, że coś tu należy poprawić, albo zrobiła to w akcie autocenzury lub ironicznej, antymonumentalnej dekonstrukcji swego dzieła. Wszystkie te przypuszczenia są równouprawnione. Obok wspomnianej grupy dzieł widzimy na podłodze bezkształtne głowy bez twarzy, stworzone w typowym dla artystki stylu z lat 70. abstrakcji organicznej, odcięte bądź przewrócone jak antyczne ruiny. By dotrzeć do tej części pracowni, trzeba prześlizgnąć się szlakiem wyznaczonym przez kolejne gipsowe głowy porozstawiane na postumentach w kształcie stołków. Takie same pospolite drewniane platformy robocze artystka zastosowała na wystawie retrospekcji na dole, a następnie przez fragmenty jej instalacji malarskich, by ostatecznie przejść przez wielką geometrię minimalistycznych form drewnianych belek, będących pozostałości postminimalistycznej instalacji pod tytułem Prosta Nieskończona. Na drodze stoją też inne konstrukcje z natury tymczasowe, często prowizoryczne, kwestionujące wszelkie próby interpretacyjne oraz tworzące artystyczny i praktyczny zestaw przeszkód dla gościa, próbującego ostrożnie się przez nie przedostać. Kolejną część przestrzeni w pełni zasłania instalacja składająca się z różnych fragmentów malarskich dzieł Czełkowskich z lat 80. i 90. To istna dżungla malarskich paneli. Jest też rysunek naturalnej wielkości postaci jakby z Giacomettiego, wyglądającej za wielkiej okrągłej płaszczyzny z pleksji, będącej kiedyś elementem rzeźby. Wszystko to wymieszane z dziwnie przerobionymi przedmiotami codziennego użytku. Jest to odwrócony dołem do góry biały, metalowy stół z nogami dysfunkcyjnie wykręconymi w podobną do krzyża formę. To wszystko prawdopodobnie skrywa istniejącą część centralną, która być może przeznaczona jest do najbardziej prywatnych funkcji domowych, chociaż domowość jako taka jest tutaj prawie kompletnie zagłuszona przez wizualną strukturę przestrzeni. Pozostałe dziwaczne konstrukcje w pracowni wydają się nie poddawać kategorii dzieła sztuki. To raczej zmaterializowane, idiosynkratyczne, mentalne notatki i wspomnienia, wyglądające jak kask, na przykład, wyglądające jak kask metalowy abażur, czy też kuchenna miska na patyku, splątana drutem o podstawie ze starych i heblowanych desek, na których unoszą się krzyżyki wykonane z surowego drewna. Wszystko to trochę przypomina George'a Grosza, czy też Otto Dixa, najbardziej, czy też innych konstruktywistów, tak jak inne konstrukcje w pracowni. Najbardziej zadziwiające połączenie domowych funkcji z dziełem sztuki odnajdziemy w kuchni Czełkowskiej, jedynym miejscu, które usytuowane jest poza bezpośrednim obrębem hali. To niewielkie pomieszczenie mieści starą kabinę prysznicową i zestaw bardzo podstawowych domowych sprzętów. Jednak i tutaj wdziera się, niemal blokując dostęp do prysznica, minimalistyczna konstrukcja zbudowana z drewnianych desek i płaskich metalowych kątowników. W czasie mojej wizyty Wanda Czełkowska uważnie mi się przyglądała, obserwując moje reakcje w kolejnych fazach eksplorowania jej pomieszczeń. Widząc moje zaskoczenie, a czasem i konsternację, uśmiechała się jak sfinks. Trzecia płeć. Rainer Maria Rilke napisał w pamiętnikach Malte Lauritza Brigge z 1910 roku, cytat, że też na przykład nigdy nie uświadomiłem sobie, ile istnieje twarzy. Jest moc ludzi, ale jeszcze znacznie więcej twarzy, bo każda ma kilka. Są ludzie, co jedną twarz noszą latami. Naturalnie twarz się zużywa, brudzi, łamie w bruzdach, rozłazi się jak rękawiczki noszone w podróży. Oczywiście, skoro mają kilka twarzy, co czynią z pozostałymi? Przechowują je. Ich dzieci mają je nosić. Ale zdarza się także, iż psy chadzają w nich po dworze. Inni ludzie niesamowicie szybko nakładają twarze jedną po drugiej i zużywają je. Wydaje im się zrazu, że zapas im starczy na zawsze, ale zaledwie dochodzą do 40, oto już ostatnia. Jest w tym oczywiście pewien tragizm. Nie przywykli do oszczędzania twarzy. Ostatnia po tygodniu jest zużyta, dziurawa, w wielu miejscach cienka jak papier. I oto potem stopniowo wychodzi na wierzch podkład, ta nie twarz, i z nią się obnoszą. Nie ulega wątpliwości, że pracownia Czełkowskiej ewokuje rodzaj zmitologizowania, które zachodzi poprzez inscenizację pracy i obiektów, ich transformacyjność oraz przez wystawienie ich na proces niszczenia. Jedna z głów, osadzona na wysokim roboczym stole, sięgającym klatki piersiowej, jest tajemniczo owinięta w plastikowe opakowanie, które choć pozornie przezroczyste, przez wielość warstw skutecznie skrywa rzeźbę. Motyw zasłonięcia artystka zastosowała też w swojej instalacji pod tytułem Ściana z 1975 roku, zresztą tutaj widocznej na wystawie, składającej się z pojedynczej gipsowej głowy usytuowanej na podłodze, owiniętej w materiał i obwiązanej sznurkiem. Ten sam rodzaj samoduszenia pojawia się w rzadkim, lecz ikonicznym zdjęciowym autoportrecie artystki z lat 70. Tajemnicza owinięta głowa kobiety odsyła do mitologicznej postaci znanej z antycznej i romantycznej tradycji rzeźbiarskiej z przedstawień Izis czy Demeter, które symbolizują śmierć i odrodzenie oraz cnoty, czystości i dziewictwa. Natomiast tutaj oczywiście te konotacje są zdecydowanie konkretniejsze. Różnorodność oraz drastyczne pod względem estetycznym formy i sposób traktowania głów odciętych, zdekonstruowanych, nakłuwanych, wydrążonych i zasłoniętych, owiniętych sznurem wywołuje w widzu nieuniknione odczucie zadanego urazu. Choć w przypadku dzieł Czełkowskiej chodziłoby raczej o działania stanowiące estetyczne odtworzenie traumy. Pojawiają się skojarzenia z wczesnymi egzystencjalnymi refleksjami Rilkego na temat nie twarzy. Rilke postrzegał psychę jako przestrzeń, wnętrze, które jest niedostępne dla świadomości pochłaniającej wszystkie nasze myśli i percepcje. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani kontrolować tego, co dzieje się w środku. Wcześniejsze poetyckie opisy nie twarzy, cytowane na początku, wynikające z poczucia wyobcowania Rilkego z nowoczesnego miejskiego życia są z czasem zastąpione przez metafizyczną koncepcję nie twarzy, która należy do naszej ciemności. Jest to twarz naszego wewnętrznego życia, gdzie każdy początek jest nierozerwalnie i ciągle związany z rozpłynięciem. W tym sensie proponowana przez Rilkego koncepcja nie twarzy oznacza stan kompletnego braku jakichkolwiek więzów krępujących samoświadomość, jakiegokolwiek poczucia rozdziału świata od jaźni. Stan nietwarzy wyraża tęsknotę za wewnętrznym, płynnym ruchem, który jest chaotyczny, niezgłębiony i nie do pojęcia. Przekładając to na dzisiejszy język, można by powiedzieć, że jest to chęć stanu wewnętrznej wolności od przypisanej i stabilnej tożsamości. Głowy Wandy Czełkowskiej wydają się być idealną materializacją koncepcji nietwarzy Rilkego. Pierwsze głowy artystki z lat 60. mają jeszcze twarze o prymitywnych i groteskowych rysach, dziwnie uśmiechniętych grymasach. Gdy zastanawialiśmy się, czy głowy te są głowami kobiecymi czy męskimi, Czełkowska powiedziała przecież, moje głowy są trzeciej płci. W świetle poetyckiej koncepcji nietwarzy Rilkego jako dążenia do wewnętrznej płynności tożsamości i chęci utraty samoświadomości, wyrażenie trzeciej płci użyte przez Czełkowską wydaje się jak najbardziej spójne z poszukiwaniem trzeciej drogi, alternatywy. Ciągły, płynny ruch i zmiana obecna w jej pracowni, przekomponowywanie, dodawanie, odejmowanie, czasowe niszczenie samej formy jej prac jest najbardziej radykalnym działaniem, jakie artysta może podjąć. Choćby z tego powodu, że ta ciągła płynność estetycznej formy i produkcji daje odpór utowarowieniu. Tu widzimy, że ten proces tak naprawdę nie tylko dotyczy stanu w pracowni, że to wszystko jest zdecydowanie bardziej złożone. Widzimy to bardzo dobrze w pierwszej sali tej wystawy na dole, niebieska głowa, na której widzimy poszczególne etapy pracy artystki, podczas których artystka dodawała kolejne warstwy gipsu w poszczególnych następnych fazach i robi to w ten sposób, żeby to było widać i robi to niezwykle odważnie. Widzimy, że tak, głowa jest niebieska, ale poniekąd integralność oryginalnej formy jest niejako zaburzona. Ona nam pokazuje ten cały proces. Także to, co widzimy i w pracowni, i w całej jej pracy, to jest niejako taki upadek ciągłości czasu, symultaniczność całej jej twórczości. To zdecydowanie widać na tej wystawie, a szczególnie w przypadku tej pracy na wystawie na dole. Life in the studio. Życie w pracowni. W 2016 roku Wanda Czełkowska powiedziała, moją osobowością jest moja przestrzeń. W 1973 roku Rosemary Castoro napisała, że ja postrzegam siebie jako budynek. Części mnie pochodzą z różnej części ściany. Widzimy tutaj wpisy Rosemary Castoro z jej dziennika z lat 70. Ona miała osobny taki dziennik na każdy kolejny rok. Nie wiem, czy mogą Państwo tutaj rozczytać, ale jest tutaj jedna strona, z której chciałabym przeczytać Państwu cytat. Proces odrzucania przez wydawanie pieniędzy innych. Trzeba iść swoją wiedzą, czy za swoją wiedzą. Tutaj zresztą mamy zdjęcia polaroidowe Castoro, jej działań w pracowni. Troszeczkę jest to pisarstwo takie diarystyczne, ale także i konceptualne. Rosemary Castoro zaczynała jako niezwykle oryginalna tancerka i choreografka minimalistyczna w Pratt Institute. Realizowana w jej studiu intymna praktyka dostępna tylko dla oka i jej polaroidu z samowyzwalaczem polegała na działaniu performatywnym w ramach oraz wobec własnych dzieł. Widzimy ją w wyszukanych tanecznych pozach, zawieszoną na sznurach przed rzeźbami z cyklu Freestanding Wall, bądź też unoszącą się zwiewnie nad obrazami rozłożonymi na podłodze pracowni. Była to estetyzacja kolejnych etapów jej malarskiej produkcji. Pracownia artystki stała się rodzajem zbiornika nieskończonej performatywnej normatywności i wzmożenia poczucia własnego ja. Ta postawa odróżnia od postulowanej przez Czełkowską chęci rozkładu samoświadomości, często też wyrażanej poprzez niezgodę artystki na uwiecznianiu jej samej na fotografiach, zapisach audio i wideo, czy nawet udostępnianie informacji o jej życiorysie. Samo ekshibicjonizm Castoro odbywał się jednak wyłącznie w intymności jej własnej pracowni, bez udziału widowni. Polaroidowe zdjęcia wklejały do dzienników, opatrując je wpisami, które w wymiarze konceptualnym stanowiły kontinuum poezji konkretnej, tworzonej przez artystkę od późnych lat 60. Tom pod tytułem A Day in the Life of a Conscientious Objector z 1969 roku, hasło zapożyczone z czasów wojny w Wietnamie, określające osoby odmawiające służby wojskowe ze względu na przekonania, były pierwszym pisanym w stylu, który łączył suchy opis przyziemnych czynności z doświadczeniem tworzenia sztuki i działalności w pracowni, kreując formę konceptualnej alegorii ducha czasu przepuszczonego przez bardzo wąską soczewkę tego, co osobiste. W swoich tekstach z cyklu Stopwatch, czyli Stopper, pochodzących z tego samego roku, Castoro idzie jeszcze dalej w zespalaniu swego codziennego życia z nową formą sztuki, co sugeruje postępujący proces racjonalizacji doświadczenia codzienności i jednocześnie niezwykle egzystencjalnej i poetyckiej treści. Czasem obserwuję siebie w czasie, zapisując swe czynności z wykorzystaniem stopera, pisała Castoro w 1969 roku. Krytyczka Lucy Lippard stwierdziła, że te prace to, cytat, najlepsza opowieść, jaką czytałam na temat życia artysty. W kolejnych dziennikach Castoro proza staje się coraz bardziej freestyle'owa i odzwierciedla filozofię autorki, według której życie i praktyka artystyczna w pracowni stanowią jej absolutne centrum i mentalny zasób. W połowie lat 70. Rosemary Castoro kontynuowała pracę nad reliefami do grafitowych Giant Brushstrokes, pociągnięcia gigantycznego pędzla. Wyglądają trochę, jakby wyrastały poza obręb ścian i sufitu pracowni. Noszą nazwy części ciała, np. bangs, czyli grzywka, czy armpit hair, owłosione pachy. Artystka mówi, postrzegam siebie jako budynek. Części mnie pochodzą z różnych części ścian. Postrzega siebie jako wielką kobietę, która nie tylko penetruje budynek, który zamieszkuje, ale także staje się częścią tego budynku, jej artystycznej produkcji. Lippard mówi o Castoro, cytat, subtelny element autoerotyzmu czy też autopodglądactwa jest naturalnym skutkiem przedmiotu jej twórczości, szczególnie jej własnej aktywności, ruchów jej gibkiego, wysportowanego ciała. Choć sama nie chce być uznawana za feministkę, preferując wizerunek androginicznej Amazonki, to wyostrzone poczucie własnego ja, które naznacza jej twórczość, przynajmniej po części wynika z zajmowanej przez nią pozycji niezależnej i ambitnej kobiety w świecie sztuki, gdzie bardzo długo odmawiano jej uznania, którego mogłaby się w sposób uzasadniony spodziewać, gdyby była poważnym mężczyzną artystą. Obie artystki, Wanda Czełkowska i Rosemary Castoro, spędziła większość swych trwających przez ponad 50 lat twórczych karier, wiodąc odosobnione życie w pracowni. Pierwsza, skłaniając się bardziej ku ascezie, mówię tutaj o Wandzie, druga zaś działając aktywnie wśród nowojorskiej bohemy. Chociażby ze społecznego punktu widzenia ten rodzaj życia w produktywnym oddaleniu od konwencjonalnych ram rodziny czy związku, w połączeniu z bezkompromisową artystyczną praktyką awangardową, pozwolił im obu doświadczyć egzystencjalnego i konceptualnego połączenia siebie i przestrzeni, kreując jednocześnie alternatywną płciowość, tak przestrzeni jak pracy. To dzięki tej niezwykłej konstelacji ich pracownie stały się przepełnionymi niezwykłą aurą przestrzeniami intensywnej, estetycznej praktyki i doświadczenia.